Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Przed nami kolejny odcinek Nyskiej Kroniki Filmowej. Dziś powiemy o pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Miejskiej w Nysie. Będzie także o juwenaliach, rajdzie nyskim i ciekawych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę. 7 maja o godzinie 14 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Miejskiej w Nysie. Obrady otworzył najstarszy radny Antoni Hasenbeck. W czasie obrad trzeci raz na burmistrza Nysy został zaprzysiężony Kordian Kolbiarz. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu kworum przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Zofia Kajling-Rudzka wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Po powołaniu komisji skrutacyjnej radni wybrali przewodniczącego Rady Miejskiej. Wybrano Jolantę Trytkowarczak z Platformy Obywatelskiej. W prowadzeniu obrad w czasie tej kadencji będą pomagać jej Sebastian Jankowicz, Adam Zelent i Jacek Czuchraj. Na pewno będzie wiele inwestycji, które przygotował Kordian Kolbiarz w swoim programie wyborczym. Wiele z nich jest spójnych z tym, jak Koalicja Obywatelska w jakiś sposób widziała też rozwój dla Nysy. Natomiast no niewątpliwie mamy nowych radnych, będziemy i mamy nasze swoje pomysły, ale to jak ochłoną emocje, będziemy wszystko ustalać wspólnie. W czasie sesji odbyło się także ślubowanie burmistrza Nysy, który stanowisko piastuje trzeci raz z rzędu. Pierwsza sesja inauguracyjna za nami, ślubowanie radnych za nami, moje również mam już za sobą. No teraz czas na 5 lat ciężkiej pracy, bo jeszcze jest sporo do zrobienia w naszym mieście, w naszej gminie. Skupiamy się na tych zadaniach, które mam określone w 22 konkretach, które prezentowałem przed wyborami. Najważniejsze są miejsca pracy, mieszkania, trzeci most i drogi. To jest to, na co czekają mieszkańcy, spora część naszych mieszkańców. Tam, gdzie tych dróg nie ma, one powstaną, a tam, gdzie wymagają remontu, muszą być wyremontowane. To jest taki plan minimum na najbliższe 5 lat. To jest koalicja, która nam na pewno umożliwi w stopniu większym sięganie po pieniądze rządowe, pieniądze, które są w gestii Urzędu Marszałkowskiego i też fundusze europejskie. Myślę, że projekty dobre dla miasta, takie realizujemy, będą, tak jak w poprzednich latach, realizowane wolą jednomyślnie lub też zdecydowaną większością rad. Także układ ten koalicyjny, opozycyjny jest tak naprawdę wtórny. Wszyscy, ja jestem bez szyldu partyjnego, ci, którzy należą do partii, tak naprawdę jestem przekonany, że będą z mieszkańcami Nysy, będą patrzeć przez pryzmat dobra Nysy, a nie przez pryzmat dobra partii. To jest najważniejsze na takim poziomie gminnym. Sportowe emocje w Nysie. W ten weekend startuje czwarta edycja rajdu nyskiego. Na liście startowej mamy ponad 50 załóg, co gwarantuje wysoki poziom zawodów. W tym roku rajd będzie kandydował do prestiżowych rajdowych samochodowych mistrzostw kraju. Impreza organizowana jest przez Opolski Automaster Club. Wielka radość dla całej Nysy, dla kibiców i też mam nadzieję, że coraz więcej kibiców z zewnątrz, czyli spoza Nysy nas przyjedzie, będziemy wspólnie kibicować i podziwiać wyczyny naszych rajdowców. Trzymamy kciuki i zapewniam, że z roku na rok zrobimy jeszcze więcej, aby każdego roku będziemy coraz więcej, aby Nysa jako miasto, gospodarz tego typu rajdów zyskiwała na znaczenie, była coraz bardziej pożądanym miejscem na wyścigi rajdowców. W tym roku impreza odbywa się w dwóch odsłonach, jako rajd okręgowy i jako rajd dla amatorów Super KJS. Już jutro imprezę rozpocznie widowiskowy prolog w centrum miasta. Początek o godzinie 12. Przy okazji rajdu zaplanowano także zlot samochodów zabytkowych z konkursem elegancji oraz symulator rajdowy. Na rynku zobaczymy wiele perełek motoryzacyjnych, w tym nasze nyski. Warto przyjść całymi rodzinami. Listę startową rajdu otwiera Jakub Matulka, zajmujący w tej chwili trzecie miejsce w klasyfikacji mistrzostw kraju. Ten start traktuje jako przygotowanie do rajdu nadwiślańskiego kolejnej eliminacji RSMP. Gwiazdą rajdu i jednym z faworytów będzie ponownie Artur Sękowski, dla którego będzie to kolejny domowy start. No mam bardzo fajnie, że mimo że rośnie nam poziom sportowy imprezy, to rośnie nam też poziom, jeżeli chodzi o zawodników. Mamy Kubę Matulkę, który jest kierowcą, który startuje na co dzień w rajdach w Mistrzostwach Polski, ale też również w Mistrzostwach Świata, więc naprawdę gość z górnej półki. No ja jakby nie mam
szans wygrać z tym zawodnikiem, z racji tego też, że dysponuje samochodem najwyższej klasy dopuszczonych do rajdów krajowych, czyli Skodą Fabią Rally 2. No ten samochód jest po prostu nieosiągalny dla mojego wozu, także on na pewno będzie faworytem i jeżeli nic tam nie narobi, to powinien ten rajd wygrać z dużą przewagą. Rajdówki w Nysie będzie można obejrzeć nie tylko na trasach, ale również w otwartym parku maszyn na kąpielisku Frajda. Harmonogram i mapy rajdu znajdziemy na stronie rajdnyski.pl. W sobotę od godziny 14 do godziny 21 wystąpią utrudnienia w kursowaniu autobusów MZK na liniach E, 2, 3, 4, 8 oraz 9. W obu kierunkach wyłączony z użytku zostanie przystanek na ulicy Kolejowej. W przyszłym tygodniu to studenci opanują miasto. Przed nami kolejne Nyskie Juwenalia. Areną wydarzenia będzie Fort Prusy. Zbliżamy się do wielkiego wydarzenia, jakim są Nyskie Juwenalia. Już za parę dni, bo 16 i 17 maja na Forcie Prusy czeka nas wspaniała zabawa i wiele wrażeń. Będzie m.in. pokaz fire show. Nie zabraknie także dobrej muzyki. W tym roku nie zabraknie nam wspaniałych muzycznych wrażeń. Na juwenaliowej scenie zagoszczą lokalne zespoły takie jak Miskor, Kawa z Mlekiem czy Dopamina. Wśród wielkich gwiazd pojawią się takie osoby jak raper Tymek czy wspaniały zespół Hunter. Juwenalia odbędą się w dniach 16-17 maja. Miejska Biblioteka nie zwalnia tempa z organizacją ciekawych wydarzeń kulturalnych. Już dziś w ramach Tygodnia Bibliotek odbędzie się spotkanie autorskie z popularną pisarką Katarzyną Bondą. Zainteresowanie było tak duże, że spotkanie przeniesiono do Nyskiego Domu Kultury. A już jutro w czytelni czasopism czekają nas międzypokoleniowe rozgrywki planszówkowe. Wstęp wolny, niezależnie od wieku. A w czerwcu biblioteka planuje piknik literacki na Placu Paderewskiego. Więcej o tym wydarzeniu powiemy w jednym z kolejnych odcinków naszej kroniki. Wielkie ściganie już w ten weekend, a w kolejny czeka nas Noc Muzeów. 18 maja Muzeum Powiatowe w Nysie będzie dostępne już od godziny 17. Na dziedzińcu placówki staną kramy kupiecko-rzemieślnicze. Będzie m.in. kowalstwo artystyczne oraz pokazy rycerskie i warsztaty dla najmłodszych. Nie zabraknie też prezentacji elementów uzbrojenia. Później nyscy muzealnicy zaproszą nas na prezentację multimedialną średniowiecznego hełmu Basinet z Nysy. Jak co roku w czasie Nocy Muzeów zostanie zaprezentowany nowy tom nyskich szkiców muzealnych. Będzie działać też nocna kawiarenka. Jak co roku bezpłatnie obejrzymy praktycznie wszystkie ekspozycje stałe. Zapraszamy do korzystania z aplikacji miejskiej iNysa. Informator zawiera m.in. trasy piesze i rowerowe, dzięki którym turyści i goście będą mogli w ciekawy sposób zwiedzić miasto i poznać nasze liczne zabytki. iNysa to także aktualności z życia miasta i informator miejski zawierający dane o bazie noclegowej i gastronomicznej. Właścicieli nowych punktów prosimy o kontakt z administratorem w celu dodania danego miejsca do bazy. Dotyczy to także informacji o usługach i atrakcjach dla turystów odwiedzających Nysę, a także wydarzeniach odbywających się w naszym mieście. Przypominam mieszkańcom i przedsiębiorcom o możliwości umieszczania informacji w naszej aplikacji iNysa, takich jak informacje o atrakcjach dla turystów, o miejscach sportu i rekreacji, o gastronomiach, o noclegach. Takie informacje można do nas przesyłać na poniższego maila. Zapraszamy do korzystania z aplikacji miejskiej iNysa.